życie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie. Jeżeli ta rzeka, ryby lub środowisko ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie, przyjdź na tą akcję. Partnerów natomiast też serdecznie zapraszam, by podziękować wszystkim uczestnikom za pozbieranie jak największej ilości butelek. Serdecznie zapraszam. Zobaczcie. Przykry obrazek. Poziom wody opadł. W zeszłym tygodniu sprzątaliśmy ten kawałek, który teraz jest widoczny. A w tym tygodniu będziemy sprzątać ten kawałek. To jest apel do ludzi, którzy tutaj odpoczywają, żeby nie wrzucać butelek, bo teraz jak woda opada, to zobaczcie, co tutaj jest. My to pozbieramy, bo to widać, to jest blisko. Natomiast mnóstwo tych butelek ląduje niestety w nurt. Nikt tego nie pozbiera. Butelka albo tysiące lat, albo wcale się nie degraduje. Niesamowite, będę się powtarzał, ale rzeka nie pamięta takiego czegoś, odkąd tu płynie. Zastanówmy się, czy warto. Szok. I tak wygląda cały brzeg. Szok. Na szczęście też znaleźliśmy podmiot, który dołoży nam do paliwa, żebyśmy pozbierali te wszystkie butelki. Niesamowite. Szkoda patrzeć. Z takiego kawałka, ile tu jest metrów? 5 200-litrowy worek. To są jakieś jaja. Kiedy się opamiętamy? Mamy potem pić z tej rzeki. Mamy tu łowić ryby. Czy mamy patrzeć na wysypisko? Jest nad rzeką, to niech sobie będzie. To jest fajna rzecz. Niech nie wyrzuca butelek do rzeki. Tutaj to się posprząta, a tam już nie. Potem się dziwimy, że glony takie płyną, jak wyrzucamy wszystko do tej rzeki. Pokaż glony. Thank you.
Kochani, serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w tej akcji lub wsparcia. Zapraszam wszystkich wędkarzy. Weźcie ze sobą kalosze lub wodery. Na pewno się przydadzą do pozbierania butelek przy brzegu. Będziemy także pływać łodziami, żeby pozbierać butelki z odleglejszych miejsc. Za Lechickim mostem, tam na Łachach, usypały się te płynące butelki. Zapraszam wszystkich partnerów, żeby faktycznie umylić nam tam czas i podziękować uczestnikom, może jakimś pysznym poczęstunkiem, który już mam na myśli. Już dziś serdecznie dziękuję firmie Prosecco, która jako pierwsza się zgłosiła do wsparcia tej akcji, a także serdecznie zapraszam innych. Dziękuję bardzo. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.